nas, za dzisiejsze studium. Dziękujemy Tobie za warsztaty, które potem będą. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty mówisz do nas, że wskazujesz nam kierunek, że Ty objawiasz nam Twoje prawdy, takimi, jakimi one są. Jesteśmy otwarci na Twoje Słowo, przyjmujemy Twoje Słowo jako ostateczną prawdę do naszego życia. I niczego nie będziemy pozbawieni przez diabła. W imieniu Jezusa. Amen. 6 rozdział Ewangelii Jana. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Oni to jezioro nazywali morzem. Dla nich to było morze, dlatego wiele ludzi próbuje to gdzieś inaczej kojarzyć, ale to jest jezioro galilejskie. I szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. To jest w ogóle informacja, dlaczego szło za nim mnóstwo ludu. Dlatego, że on uzdrawiał chorych. Pomagał ludziom wychodzić z ich problemów, z których sami wyjść nie mogli. Dlatego oni za nim szli. Dlatego za nim szli. To nie jest wstyd iść za Bogiem dlatego, że On jest tym, który Twoje problemy rozwiązuje i stawia Cię w miejscu zwycięstwa. Chcę Was na coś też uczulić, na taką formę przeduchowienia, poważną formę przeduchowienia, która to forma przeduchowienia próbuje wmawiać ludziom Bożym, że mają nieprawidłowe intencje, jeżeli chodzi o różnego rodzaju działania Boże. Jest taki trend, z tym trendem zderzacie się lub też będziecie się zderzać. Ja często to słyszę, nawet u nas słyszę takie rzeczy. Ja rozumiem, czym są formy zaburzeń. Ja rozumiem, że można znaleźć w swoim życiu miejsce, w którym robiło się coś z jakiegoś powodu, coś dla Boga, w cudzysłowie, jakiegoś powodu, który nie był do końca czysty. Tylko coś Wam powiem. Ja Pawłowy jestem. A Paweł mówił tak. Czy szczerze, czy obłudnie, niech tylko Chrystus będzie zwiastowany. To była filozofia Pawła. Ja nigdy nie słyszałem. Nigdy. Może Wy mnie to nam połóżcie mnie, bo może ja się nie doczytałem w Nowym Testamencie, żeby święty Paweł, który napisał 2/3 Nowego Testamentu, raz z kimś rozmawiał na temat, z jakich powodów człowiek służy Bogu. Ja nie mam takiego precedensu. To takiego czegoś nie ma. Paweł siedzi w pudle. Posłuchajcie, wiecie, dlaczego on to pisze, ten tekst? Czy szczerze, czy obłudnie? Ponieważ miejsce, w którym siedział Paweł, on wtedy siedział chyba, już dokładnie pamiętam, tylko Felix trzymał 2 lata, gdzieś tam siedział. I cały ten zamek, cała ta twierdza, ona była poinformowana o tym, kim jest Paweł, bo tam było wiele szumu wokół Paweł, wokół niego zawsze było dużo szumu. Rozumiesz? Bo to wokół człowieka, który prezentuje królestwo, to jest szum. Zawsze jakiś szum tam się dzieje. To nie jest nic, to nie ma spokoju wokół niego. On w środku ma mieć spokój, ale wokół to jest szum zawsze. I oni tam chodzili i szydzili z Pawła. I mówili, o, mówi, tam siedzi ten, co mówił, że Jezus został ukrzyżowany, że wstał z martwych, ha, 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 ha. A na ich ha, ha, ha się nawracali inni. I Paweł mówi, nieważne, czy szczerze, czy obłudnie. W latach 60. rosyjska gazeta Prawda zamieściła kawałek Ewangelii, bo oni tam wtedy wpadali do różnych zborów chrześcijańskich, wyciągali ludzi, aresztowali i tak dalej. I w jednym z kościołów zabrali Pismo Święte, sfotografowali kawałek Ewangelii według świętego Jana i zamieścili na pierwszej stronie gazety Prawda. I z podtekstem, czy jakimś trzeba być głupcem, żeby wierzyć w takie rzeczy. Masa ludzi się ponawracała przez tą gazetę.
Dlatego ja też was zachęcam, dlatego my jesteśmy ruchem pełnym Ewangelii. Ja pracuję z ludźmi, prowadzę z nimi również terapię. Chodzi o to, żeby doprowadzać człowieka do głębokiego zrozumienia w ogóle istoty tego, kim on jest w Chrystusie. Natomiast nigdy nie pozwól sobie wmówić, że ty idziesz za Jezusem z jakiegoś chorego powodu. I nie próbuj też sobie znaleźć w sobie takiego systemu emocjonalnego. Bo ludzie takiego systemu szukają, takiego miłosny system emocjonalny. Bo ja z miłości za Panem idę. A ja idę za Nim, bo mnie uczynił zdrowym. Z takiego powodu idę za Nim. Rozumiesz? A chodziło za Nim wiele ludzi, gdyż widzieli cuda, które stawiały na nogi ludzi. Nic większego nie widzę niż stawianie na nogi człowieka. Odrodzenie z Bożego Ducha, uzdrowienie fizyczne, uwolnienie od demonów, wyprowadzenie z zaburzeń duszy. Nie widzę nic większego na tym świecie. Nie widzę nic większego. Bo to Chrystus umarł za człowieka. To jest bardzo, bardzo ważne. Bardzo, bardzo, bardzo ważne, że to Jezus umarł za człowieka. Nie żeby chwałę sobie odebrać, nie żeby być wielkim, czczonym Bogiem. Nie po to, to nie jest miłość. Rozumiecie? To jest ta chora filozofia religijna. On za człowieka. Rozumiesz? Za człowieka. Ja już dawno przestałem w ogóle w ten sposób myśleć, ponieważ zrozumiałem, szło za nim mnóstwo ludzi, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. I oczywiście ten werset też pokazuje gapiów, którzy idą tam. Bo tam idą gapie. Ci, którzy w ogóle, którzy się temu wszystkiemu przyglądają, którzy nie wchodzą w to wszystko. Ale idzie też masa ludzi, którzy rozumieją, że jest, kto to jest. To cudotwórca. Ktoś, kto wychodzi poza system tego chorego wieku złego. To idziemy za Nim, bo za Kim iść mamy. To za Kim my mamy iść? Jak nie za tym, który masowo uzdrawia, wypędza demony i wskrzesza zmartwych. Ślepy człowiek w pewnym momencie, kiedy go pytają, kto to jest, on mówi, nie wiem. Wiem jedno. Nie widziałem, a widzę. Rozumiesz? To jest bardzo ważne, gdzie też nasza głowa musi być ukierunkowana. Nie w szukaniu enigmatycznych stanów miłosnych do Boga, których często trudno znaleźć. Często zauważam na przykład, że osoby, póki nie mają męża czy żony, to mają tak niesamowicie są słodko skoncentrowani na Bogu. Potem mają męża czy żonę, ta słodycz im umyka. Dlaczego? Bo ta słodycz nie przeznaczona dla Boga była, tylko dla męża czy żony. Im się popieprzyło troszkę. Że tak słodko kocham Pana. Nie, ty chłopa potrzebujesz. Ty babę potrzebujesz. Prawda jest taka o tobie. Ja też kocham Pana, także całe życie swoje położyłem, tak? Ale to nie tak, to nie tego się szuka. Wiecie, człowiek duchowy to człowiek człowieczy. To w ogóle ważne. Syn człowieczy nas zbawił. Nie jest humanizm, jest Syn człowieczy. To Syn człowieczy czyni cuda. Na Synach człowieczych. Wstąpił wtedy Jezus na kulę i tam usiadł z uczniami swoimi. I to też ważna rzecz. Wstąpił na górę, byłem na tej górze. Widziałem tą górę. Góra jest jak nasz kościół na wielkość. Tam do sufitu, taka góra. Do Piotra, droga, górka. Na sankach byście dobrze nie rozpędzili. Bo ludzie dają wszedł na górę. Nie góra, to górka. I tam siedział, bo tam lubił siedzieć. Wiecie dlaczego? Bo to kurczę było jego miejsce. On stamtąd był.
On tam sobie żył, tam się spotykali, rozumiesz? Może palili ognisko, nie wiem co. Wiecie w ogóle, na czym mi zależy? Żebyście widzieli Boga, jakim On jest. On był u siebie. Nie zrobił wielkiego splendoru, może to się na podwórku. A była blisko Pascha, święto żydowskie, a Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludzi przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Ja to kocham u Boga. To jest mistrzostwo, bo ludzie mówią, ja pytam Pana. Ja mówię, a Bóg mnie pyta. My mamy w ogóle coś takiego dziwnego. Mówię, ty ciągle o coś Go pytasz, gdzie On powiedział, przyjdzie czas, że pytać mnie nie będziecie. Tak? Zapomniałeś o tej prawdzie. Ciągle chcesz się coś dowiedzieć. Tak? A w moim przypadku coraz więcej zdaje się, że Bóg mnie pyta o coś. On mnie pyta. Dlaczego? Bo Jemu chodzi w ogóle o komunikację. Dwa, Jemu chodzi o to, żeby postawić człowieka w miejscu prawdy. On wie, że ta prawda go wyzwoli. I on pyta Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? W ogóle dowcipnij się. Wiecie, o co chodzi? Przecież to jest sarkazm. To jest typowo sarkastyczne podejście. Starożydowskie sarkastyczne podejście, które bierze lidera, który tam jest, który w ogóle stoi i otworzone ma oczy, jak sroka w gnat się patrzy w to wszystko, tak? Jezus na podstawie słowa wiedzy, tak? Mówi do niego tak, skąd by Filip tego chleba weźmie? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Czemu Bóg pyta człowieka? To słowo próba to jest nie do końca dobrze zrozumiane słowo. Bo to słowo próba jest rozumiane najczęściej przez ludzi w ten sposób, że Bóg wypróbowuje kogoś, aby się dowiedzieć czegoś, prawda? Na temat tego człowieka. Rzuca mu jakąś kłodę pod nogi i patrzy, czy człowiek jest w stanie tą kłodę przejść. No ale druga część tego wersetu, sam bowiem wiedział, co miał czynić, ona wyklucza potrzebę, w której Jezus zadawałby takie pytanie. Czyli po cóż ta próba dla Filipa, to jest nielogiczne, po cóż próba dla Filipa, skoro on wie, co ma czynić? Po co to w ogóle jest? Po co ta historia? Te słowo próba to jest próba, którą się bije na metalu szlachetnym. Rozumiecie? To nie jest próba jakaś inna, to jest próba bita na złocie, na platynie. Wystawia go na próbę. Oczekuje, że Filip ruszy nieco dalej niż tylko w związku z tym, co widzi. Kiedy Filip ruszyłby dalej, powiedziałby, Panie, ja wiem, skąd my weźmiemy. Ty jesteś Mesjasz. Ty możesz ściągnąć chleb z nieba. To wtedy, tak, wybiłby na sobie duchową próbę. Byłby sługą wypróbowany. Uszlachetniony. Rozumiecie? Otrzymałby certyfikat wyższej jakości. Dlatego on to robi. Bóg nie zadaje ci pytań, żeby cię wprowadzić w zakłopotanie. Bóg zadaje ci pytanie, żeby wprowadzić cię w stan, w którym ty sięgniesz swoją głową dalej, niż to, co widzą twoje oczy. I powiesz, Panie, ja nie wiem, ale wiem jedno. Jestem z Tobą i jestem w stanie to zrobić. Jak też jeszcze nie wiem, ale zaraz będę wiedział, bo jestem z Tobą. Rozumiecie? Zmiana mentalności. Jemu o to chodzi. To jest wystawienie kogoś na próbę. Nie żeby sprawdzić go, ale żeby wybić na nim certyfikat jakości. On to po to robi, przez cały czas. Zauważcie, w każdej relacji, w każdym komunikacie Jezus chce podnieść tych ludzi swoich. On chce, żeby oni byli więksi, lepsi, mądrzejsi. Rozumiecie? Taki jest Bóg. Wiesz, co Bóg robi? Bóg każdego dnia chce, żebyś był większy, silniejszy i mocniejszy. Rozumiesz? Pracuje w cudzysłowie nad tym ze wszystkich swoich sił. Sam bowiem wiedział, co miał czynić.
To nie jest złe pytać kogoś, jak się wie. Nie. Dlatego, że my musimy pobudzać też ludzi do myślenia. Ci z was, którzy wpływacie na ludzi, musicie pobudzać ludzi do myślenia. Rozumiesz? Powiedz mi, naucz mnie. Ja często tak rozmawiam z ludźmi. Poprowadź mnie. A ja za nimi idę wielokrotnie. Patrzcie, gdzie mnie zaprowadzi. W swoich rozmowach, w swoich układach. Znam swoją siłę. Wiem, że mogę sobie pozwolić. Odpowiedział mu Filip, niestety nie przeszedł próby. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów, bo tyle mają, nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. No niestety próba nie została. Został Filip w tym stanie, w którym został. Rzekł do niego jeden z uczniów, jego Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest na tak wielu? Andrzej pojawia się tutaj drugi raz w Piśmie Świętym. Pierwszy raz, jak przyprowadził Piotra, to najmniej znany apostoł. Drugi raz tutaj. Andrzej jest taką dziwną postacią. On jak przyprowadza Piotra, też nie wiedział, co z Piotra później będzie. I tutaj też przyprowadza, daje informację o tym, że jest chłopiec, który ma ryby i chleb. Jest taki dar, taki charyzmat, dar Ducha Świętego taki. Dar Ducha Świętego jest wiele, więcej niż te 9. Który w Grece jest opisany cybernetikos. Od tego jest słowo cybernetyka. I to jest tak zwana formuła, taka umiejętność formuły organizacyjno-twórczej. Tacy są ludzie w kościele. Czasami ludzie pytają, co ze mną jest? Ja mówię, jesteś cybernetykiem. Masz taki dar od Boga. Potrafisz zebrać do kupy to, czego ktoś nie potrafi zrobić. Potrafisz stworzyć pewną przestrzeń, z której będzie się można odbić i pobiec dalej. Rozumiecie? I taki był Andrzej. On nie wiedział, co on ma. A on zawsze potrafił doprowadzić kogoś do miejsca, z którego ten ktoś, on nieświadomie to zupełnie robił, potrafił się wybić i sięgnąć dalej. Często nasze działania muszą wyglądać w ten sposób, że doprowadzimy człowieka przynajmniej do miejsca, z którego będzie mógł się wybić dalej. Zorganizujemy mu to. Rozumiecie? Oczywiście Andrzej nie wie dalej nic, bo mówi, lecz cóż to jest dla tak wielu. To tak samo jak przyprowadził Piotra. Mógł sobie pomyśleć na przykład, no po prostu przyprowadziłem Piotra. Tak? Do głowy mu nie przyszło, że Piotr na jednym głoszeniu przyprowadził do Jezusa parę tysięcy ludzi później. Kiedy on przyprowadził swojego brata Piotrka. Po prostu. Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. To jest ciekawe, kiedy Andrzej przychodzi i mówi, że jest jakiś materiał, jest coś, zaczyna działać Bóg. Kiedy chrześcijanin przychodzi i mówi, jest punkt Boże, dochodzę do Niego, tak? Dochodzę do tego punktu, widzę ten punkt. Dalej nie wiem, jeśli coś powiem. To jest tak. Szukasz pracy, dam Ci prosty przykład, jak to działa. Szukasz pracy, idziesz na spotkanie, na którym na początku już widzisz, że Twoje kwalifikacje nie starczają. Ale co Ty robisz? Ty się dobrze ubrałeś, rozumiesz? Ty się podszykowałeś i Ty idziesz na to spotkanie. I Ty wchodzisz na to spotkanie. I Ty widzisz, że to spotkanie Cię przerasta. Że tam wszystko, cała atmosfera jest większa niż Ty. Rozumiesz? I nie wiesz, czego masz się spodziewać. Wiesz, co zrobiłeś? Właśnie dokonałeś działania na poziomie cybernetyko. Zorganizowałeś wszystko i teraz mówisz, a teraz, Boże, jest Twoja robota. Ja mam 5 chlebów,
i dwie ryby. Jestem z tym towarem tutaj. A teraz ty działaj. Co się zaczyna dziać? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu, usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Bardzo często w Biblii będziecie widzieli, że mężczyzna jest na poziomie społecznym osobą, która jest ważniejsza niż kobieta. Nie dziwcie się temu, takie były tamte czasy. I tak w państwie żydowskim Żydówki miały możliwie chyba relatywnie do innych państw najwięcej praw, jakie miały kobiety na tych terenach. W innych krajach kobiety były traktowane w straszny sposób. Usiedli więc mężczyźni, byli około 5000. Jezus wziął chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym. Podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł uczniom swoim, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc 5 chlebów jęczmiennych i napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaczyna działać. Zaczyna działać w sposób jaki? Prosty. Nie następuje bum z nieba. Nie następuje pojawienie się przed nim masy chlebów i ryb. Nikt tego nie widzi. Przychodzą uczeń za uczniem, a on im daje chleb. Przypuszczam, że jest milczenie, bo było tych chlebów 5. A on po prostu rozdaje. Chcę wam coś pokazać. Nie ma żadnych fajerwerków. Nie ma fajerwerków. Cuda są normalnością i muszą w nas zaistnieć jako przestrzeń normalna. To normalne, że osiągnę tą rzecz. To normalne, że pójdę i zwyciężę w tej sprawie. Dlaczego to jest normalne? Ponieważ to Jezus za tym stoi. To normalne. Nie będę drżał w środku, nie będę pytał, jak to się stanie, co się stanie. Tu nie ma pytań. Tu nikt nie wie, co się dzieje. Rozumiecie? I są akty posłuszeństwa i zero fajerwerków. Ja na początku mojej drogi z Bogiem, ja uważałem, że Bóg działa poprzez fajerwerki. Że tam, gdzie Bóg, tam bum. Ale tak nie jest. Dzisiaj w moim życiu dzieje się wiele spektakularnych rzeczy, których ja bym w ogóle nie wymyślił sobie. Widzę je, doświadczam ich. Też ja wobec innych ludzi robię różne specyficzne rzeczy. Dzieją się przedziwne rzeczy w wyniku modlitw. Ale tam nie ma fajerwerków. A jakość cudów jest potężna. Pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Dlaczego on im każe zbierać te okruchy? On każe im to zbierać dlatego, żeby oni byli głęboko świadomi pewnej duchowej prawdy. Z Bożych rzeczy nic nie wolno ci pogubić. Najdrobniejsze elementy Boże w twoim życiu posiadają potężną wagę. Każdy akt wiary, który został dokonany, rozumiesz? Każdy manifest Boży, każda przemiana muszą być przez ciebie podniesione do rangi skarbu. Uczcij go w ten sposób. Nie strać ani grama. Ja kiedyś powiedziałem Bogu, jeszcze jak nie byłem w czynnej służbie, mówię, Boże, jeśli pójdę do czynnej służby, to było lata temu, to tak, jak pracowałem na etacie, będę pracował dla Ciebie.
Tak jak miałem etat. Powiedziałem, to nie będzie, ja tak miałem rozmowę, ja powiedziałem, Boże, to nie, moje życie nie będzie wyglądało jak życie różnych pastorów, których ja poznałem. Ono będzie pracą na etacie. U nas w domu rozmowy, które są takie, że ja idę do pracy. Ktoś powie, a to tak brzmi światowo. Tak? Może i tak. Ale jakiejś Bogu powiedziałem, ja będę pracował na Ciebie. Rozumiecie? Wiecie skąd to wziąłem? Znowu od Pawła. On dla niego pracował. On rozumiał tutaj. Nie? Ja powiedziałem, tak jak zasuwałem w robocie, tak będę zasuwał w Królestwie. Tak samo! Będę zasuwał. Nie postawię w ogóle tego obok. Nie stracę ani okrucha. Nic się nie zmarnuje. Nic się nie zmarnuje. Rozumiecie? Z Bożych rzeczy nic się nie zmarnuje. Pozbierali więc z 5 chlebów jęczmiennych, napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Ten ludzie ujrzawszy taki cud, który uczynił, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Ten cud, to jest w ogóle ciekawa historia, że ten cud jest opisany chyba we wszystkich Ewangeliach. Dlaczego on jest tak mocno opisywany? Bo są pewne rzeczy, które jak w ogóle czytacie uważnie Ewangelię, to one się pojawiają we wszystkich miejscach. Są pewne takie rzeczy. One były najbardziej spektakularne. One były tak mocne, że wszyscy o nich wiedzieli. I Mateusza, ekipa, i potem lekarz Łukasz, wreszcie co chodzi, oni wszyscy wiedzieli. I młody Marek, który słuchał tam Piotra, bo Piotr mu opowiadał właśnie o tych rzeczach, prawda? Ekipa Janowa tutaj, która pisała, czy też Jan, który sam to pisał któryś. Kiedy on to zrobił, oni zostali nasyceni. Nasyceni. Powiem Ci coś. Możesz przebywać w różnych miejscach. Potężne namaszczenie. Dotyka Cię Bóg. Doświadczasz bardzo silnych dotknięć Bożych. Mówisz wow. Wow. Leżysz pod mocą. Są proroctwa do Ciebie. Zostałeś uzdrowiony z czegoś. Mówisz, wow, Bóg, 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 Bóg. A powiedz mi teraz tak. Czy gdyby on przyszedł i powiedział tak. Będziesz tak miał codziennie, jak chcesz. Albo dam Ci jedną rzecz. Najwyższej jakości poczucie bezpieczeństwa. Co wybierasz? Już więcej nie będę się manifestował w Twoim życiu. Taką rzecz tam. Nigdy się nie będziesz bał. Będziesz miał bardzo wysoką samoocenę. I po prostu będziesz jedynie wiedział, że jesteś mój. Oni tego doświadczyli tu. Zostali nasyceni. Nasyceni. Rozumiecie? Nasyceni. Kiedy Bóg Cię nasyca, za Twoją zgodą oczywiście, rozumiesz? To Ty masz najwyższą, jakby największy dowód na Jego miłość. Jesteś nasycony. I oni to odczuli tutaj. Mówią, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na ten świat. To ten jest prorokiem. On nas nakarmi.
Nasyceni jesteśmy. Zaspokojeni. Największą potrzebą człowieka jest poczucie bezpieczeństwa. Największą potrzebą człowieka. Nie ma większej potrzeby. Poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wychodzi z łona matki, to jest dla niego pierwszy, największy kryzys w życiu. Do tej pory. Temperatura 36,6, wychodzi na zewnątrz 16 stopni mniej. Rozumiesz, o co chodzi? Zimna woda, człowieku płucami trzeba było oddychać, wcześniej oddychał pępkiem, wszystko było pięknie, leżał zwinięty, tu go prostują, piją. Rozumiesz, o co chodzi? Wyszedł na świat. Przyszedł na świat. Rozumiecie? Znaczy już nasze urodzenie od dramatu się zaczyna. Rozumiecie? Znaczy urodzenie od dramatu. Dlaczego? Zostało zachwiane poczucie bezpieczeństwa tego dziecka. Rozumiecie? Potrzeba poczucia bezpieczeństwa jest ogromna. Największa, nie ma większej. I to jest proroczy ogląd tego zjawiska tutaj. Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Zwiać musiał przed tą wdzięcznością tych ludzi. Rozumiecie, co tu chodzi? Chciałbyś, żeby Bóg przed tobą uciekał? Ja bym chciał. Chciałbym okazać taką wdzięczność, żeby Bóg przede mną uciekał. A? Bardzo bym chciał. Oni byli tak najarani, żeby został królem, że chcieli go porwać. Oni w ogóle nie znali, oni nic nie wiedzieli. Oni nie wiedzieli, że musi być krzyż, że musi być zmartwychwstanie. Oni w ogóle nic. Ale oni zobaczyli kogoś, kto ich nasycił, mówi, tak, to ten musi być królem, od razu zawijamy. Oni byli, wiecie, do czego oni byli zdolni, tak? Do rewolucji! W ogóle Jezus, gdyby był Che Guevarą, czy innym jakimś w ogóle gościem, rozumiecie? To on by uzbroił masy ludzi i wywalił Rzymian dawno stamtąd. Zresztą taki był zamysł Judasza. Judasz zdradził, bo był rozczarowany. Taki był powód zdrady Judasza. Ludzie mówią, Judasz zdradził, bo było tak napisane. Ja mówię, weź. Było tak napisane wcześniej, ponieważ Judasz zdradził później. Mówię, rozumiesz, co powiedziałem? A nie Judasz zdradził, bo było tak napisane. Było tak napisane, bo Judasz zdradził. Jest wielka różnica. Się proroczo ogląda ponad czasem, a nie się ogląda płasko po Biblii. On był zelotą. I oni tam byli bardzo prości do uzbrojenia. Gdyby on wtedy rzucił hasło z tej górki i powiedział, mężowie, bracia, bierzemy miecze i wyrzynamy, to by poszli za nim jak w dym. Tylko to nie był jego zamysł. On nie budował królestw ziemskich. On miał dla nich coś innego, coś większego, coś potężniejszego. Dlatego uciekł. Ale wdzięczność ich była potężna. Potężna wdzięczność. Dlaczego ta potężna wdzięczność? Bo oni, tak, im się podniosło poczucie bezpieczeństwa. Rozumiesz? Jak ci się poczucie bezpieczeństwa podnosi, to ty idziesz jak przycinak do przodu. O. Bo byli nasyceni. Ludzie się modlą do Boga, Panie, ześlij na mnie głód Twojego słowa. Taki głodny jestem. Ja mówię, a ja nie jestem głodny, nigdy. Nie śpiewam o tym, że jestem głodny, nie gadam o tym, że jestem głodny, bo ja nie jestem głodny. Bo Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, ten łakną nie będzie. To nie będę gadał, że jestem głodny i że chcę być głodny słowa. Bo to jest choroba słowa. Rozumiecie? On chce, żebyś ty zrozumiał, że Duch Święty w tobie jest źródłem największego nasycenia, jakie może być i po nie można sięgać sobie, jak się chce i dokąd się chce i nie ma miary tego. A wdzięczność, która w wyniku tego zostanie uwolniona, jest tak wielka, że Bóg będzie uciekał przed tobą. Rozumiesz? Teraz jak powiem, nasi ludzie, jak są w Afryce, to jak ja napisałem, mówię, jak przychodzą dzieci, to siadają na nas. Jest dziecko na dziecku, dziecko na dziecku. Jesteś cały w dzieciach. Wszędzie, gdzie spojrzysz, są dzieci. Jedno cię trzyma za oko, drugie za ucho, klepią cię po głowie, głaszczą cię, całują, w ogóle rozumiem, o co chodzi. Trzeba w ogóle się otrząsnąć i w ogóle wiesz, bo dzieci są, nie? To nie jest jedno dziecko, tylko to jest masa dzieci, które lecą za tobą i chcą cię wytulać, i chcą cię wyściskać, ukochać, podziękować za to, że jesteś, rozumiesz, o co chodzi. No.
tak się czuł. No wiem, co znaczy, jak go 5000 przytuli. Ale to jest obraz, proroczy obraz wdzięczności. A gdy nastał wieczór... I to jest, a jeszcze ciekawe, uszedł znowu na górę sam jeden. Jezus, wielokrotnie czytacie o tym, że odchodził w góry, żeby się modlić, sam jeden. Dlaczego szedł tam sam jeden? Przecież mnie ktoś pytał, nawet teraz jak gadka wyjechała, który mówi, tato, dlaczego nie jesteś w domu? Ja mówię, nie zostaniesz tu, żeby się modlić. Sara pojechała, ja jestem w pracy, babcia jest w pracy, ja mówię, ale jest dom i wszystko wokół. Nie chcę, żeby było wokół mnie cokolwiek, co będzie mnie rozpraszać. Ja nie chcę. Nie chcę. Wolę jechać do lasu, rozumiesz, i się patrzeć w mech. Mech ode mnie nic nie wymaga. I sobie nie chcę. On musiał to robić, musiał, podkreślać. Już mówię, bo Jezus miał cały czas relację z Bogiem, sam mówić. Tak, miał relację z Bogiem, ale Jezus był też człowiekiem, miał mózg. Rozumiecie? Na przykład miał mózg. I mimo, że był Synem Bożym, tak, to mózg miał normalnie ludzki. Zwykły mózg. I ten mózg był bombardowany tysiącem impulsów. Uzdrów. Wypędź. Chleba. Kocham Cię. Jesteś fajny, zostaniesz królem. Każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek powinien się nauczyć uciekać w samotność co pewien czas. Na pewnych okresach życia to nie będzie dla Ciebie możliwe. Bo mogą być, może przeszkadzać Ci w tym, mogą Ci przeszkadzać dzieci, może przeszkadzać Ci, coś tam Ci może przeszkadzać, ale już dziś się o to modli. To nie znaczy, że masz to robić dziś, jutro, nie. Ale już się modli, Panie Boże, powiedz, ja chcę uciekać jak Jezus na górę i modlić się. Chcę zostawić za sobą na dzień, dwa, trzy, może tydzień, wszystko. Umieć to zrobić, wziąć urlop z pracy. I szukać Ciebie. Nie kosztem czegoś innego, bo to miałam nigdy nie kosztem. To nie był koszt. Nie. A taki był. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze. I wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza, do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Co oni zrobili? Ludziom się w ogóle wydaje, że kiedy jest wytyczony kierunek Boży, to zwalnia to człowieka z osobistej relacji z Bogiem. Wielu ludzi tak myśli. Nawet ludzie u nas w Kościele. Ja sobie z tego w ogóle zdaję sprawę. Bo jest wytyczany kierunek. Tylko ja mówię do ludzi, ten kierunek jest wytyczony po to, żebyśmy, kurczę, wiedzieli, w którą stronę mamy się poruszyć. Ale idąc tym kierunkiem, każdy z nas musi przez cały czas, tak, mieć głęboką relację z Bogiem. Bo ja mam głęboką relację z Bogiem. To sobie mogę tym kierunkiem iść. Ale to, że ja mam głęboką relację z Bogiem i ja wyznaczam kierunek, to nie znaczy, że Ty jesteś zwolniony od Twojej osobistej głębokiej relacji z Bogiem. Bo jeśli będziesz tak robił, tak? To stanie się w Twoim życiu to, co z Nim. Wypłynęli bez Jezusa na morze. Chcę tutaj zrobić dygresję odnośnie tego, że to te teksty, że coś się robi bez Jezusa, które też są rzucane u nas tutaj we wspólnocie, też mnie mierzą. Mi to mierzi osobiście. Bez Jezusa. Jakby, co masz w środku, w kotku? Co? Kogo masz w środku?
Jezusa? Jako bez Jezusa. Weź to powiedz, w ogóle nie nazywaj tego w ten sposób, bo to w ogóle, bo to jakieś przekleństwo jest. To ci ludzie to się przeklinają. Czasami to, mi to szkoda, po co to się przeklinać? Lepiej się pobłogosławić. No. Lepiej, dobrze mówię, z Jezusem, tylko, bo to nie ma, że my bez Jezusa coś robimy. Chodzi o to, że kiedy nie ma skupienia na Bogu, tak? Kiedy nie ma skupienia na Bogu, to wtedy następują błędy. To nie to, że bez Jezusa tam idę. Idziesz tam z Jezusem w ten błąd. Z Jezusem w błąd idziesz. On tam idzie razem z tobą w ten błąd. Bo on się z ciebie nikt ci nie wybrał. Zauważyłeś to? Poszedł z tobą w ten błąd. I on cię nie zostawił. Poszedłeś w błąd, w jakąś patologię, rozumiesz, w zły kierunek, a on tam poszedł z tobą. Taki on jest. Z Jezusem jesteś teraz w tym problemie. Jakbyś był bez Jezusa w tym problemie, to byłby poważny problem. A kiedy jesteś z Jezusem w problemie, tak, to w każdej chwili można z tego problemu się wycofać. Zgadza się? On jest mistrzem od zbawiania się, ratowania. Z Jezusem. Natomiast, jeżeli chodzi o relacje, czyli zintegrowanie naszego umysłu z duchem, bo tak naprawdę to o to tu chodzi, że myślę tak jak Bóg, prawda? A żeby myśleć tak jak Bóg, to trzeba z tym Bogiem mieć ustawiczną relację. Głęboką, osobistą, prywatną, takiej, której nie umiesz nikomu wyjaśnić. Wiecie, bo to trudno wyjaśnić tą relację. Tyle, ile nas tutaj jest, tyle tych relacji. To w ogóle do mnie mówi Bóg, jak mówi tobie. Przecież nie wiem, jak on mówi do kogoś z was. On mówi tak, żebyś ty go zrozumiał. A do mnie tak, żebym ja go zrozumiał. Rozumiecie? Na moim poziomie, w ogóle, bez rebusów. Po prostu, do każdego inaczej. I ta relacja tutaj jest, i ten, jakby relacja, ten brak relacji tutaj jest zobrazowany. Oni są już w szwunku. Wow! Chleby rozmnożone, ryby. A kto rozdawał chleby, ryby? My! Ale od kogo brałeś? To ty rozdałeś, to ty nakarmiłeś, bo Jezus, to oni nakarmili ludzi. Uczniowie nakarmili te 5000. Rozumiecie? Czy tam więcej? Ale to oni, i oni teraz są w szwunku, zresztą oni nieraz byli w takim w ogóle, przecież oni rozbujani to nieraz tutaj byli, wiecie. To samo było, jak poszli w ogóle uzdrawiać chorych i wypędzać demony, tak? Parę tygodni, cały czas akcja, 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 wracają, chłopak już ciebie w ognisko skacze, tak? Z duchem lunatycznym, tak? A oni nie mogą go uwolnić. I mówią, dlaczego? Bo kapie z tego. Dlatego. Dla niedowiarstwa twojego. Ale my tutaj uzdrawialiśmy, ale nie uzdrawiacie. Uzdrawialiście, ale nie uzdrawiacie. Dlaczego nie uzdrawiacie? Bo nie wierzysz jeden z drugim. Bo lecisz siłą rozpędu. Nie daj Boże lecieć siłą rozpędu. Jest wyznaczony kierunek w Kościele, się nie leci siłą rozpędu. Tylko się cały czas ma relację z Bogiem. Cały czas idziesz w tym kierunku, ale w twojej głębokiej, osobistej relacji. I powiem ci więcej, wtedy wnosisz, tak, szlachetny rys do tego kierunku. Bo to, że moja relacja z Bogiem, ona nie przełoży się na twoją relację z Bogiem. Ty nie możesz tego ze mnie wyjąć i włożyć w siebie. To trzeba samemu wyprodukować. A ja nie mogę ci na ciebie położyć rąk i ci tego udzielić. To jest niemożliwe. Rozumiesz? Oni po prostu wsiedli do łodzi i wypłynęli bez Jezusa. I co się zaczęło? Zaczęła się burza. Burza. Kiedy się gubi relację z Jezusem, zaczyna się burza w życiu. Burza się zaczyna. Zawsze się zaczyna burza.
Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. Strach ich ogarnął. Już byli w takim stanie, że poddali się demonicznej sile. Dopiero co chleb rozmnożony. Czy to jest ta sama akcja, co w ogóle z tym chłopcem, co się rzucał w ogień i w wodę? Chleby rozmnożone, ryby rozmnożone, a oni się boją kogoś, kto idzie po wodzie. Szok. Kto by to nie był? Co by to nie było? To właśnie w ogóle mieli potężny manifest z nieba. Ale im tylko starczył ten manifest, wiecie na co? Żeby siłą rozpędu wsiedli do łódki i polecieli dalej. Manifest z nieba miał ich przyprowadzić do jeszcze głębszej wdzięczności, tak jak byli wdzięczni ci ludzie w ogóle z Kafarnaum. Ale oni nie. A on odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu, podkreśl sobie słowo, od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Relacja z powrotem nawiązana, natychmiastowy sukces. To tak działa. Ja wam pokazuję też mechanizmy, które w tym wszystkim funkcjonują. To jest bardzo, bardzo ważne. W wielu miejscach, w różnych miejscach w Piśmie Świętym będziecie widzieli, mówię o Nowym Testamencie, będziecie widzieli ten mocny nacisk Jezusa na relację z Bogiem i problemy, które są związane z tym, że ta relacja jest zachwiana. Przyglądajcie się temu. Sam początek służby Jezusa jest taki, że idą, on jest małym chłopcem, dwunastolatkiem, oni idą na pielgrzymkę, tak? I w związku z tym są tak zaoferowani tą samą sytuacją religijną, że go kupią. Rozumiecie? Religia jest w stanie tak zafiksować człowieka, że człowiek kupi Jezusa. To norma. Zgubili Jezusa po drodze. Oni doszli tam kawał drogi, dopiero się zorientowali, a gdzie jest Jezus? Tak samo ci tutaj, oni wypłynęli, jest, no dlaczego jest? Oni, wiecie, ja sobie tylko mogę wyobrazić, wow, co się dzieje? No nie ma tu Jezusa z wami. Bo w ogóle ten obraz tych 12 apostołów i Jezusa, to jest obraz Kościoła, rozumiecie mnie, o co tutaj chodzi? Bo to jest obraz, to jest proroczy obraz. To są ludzie i Bóg, ludzie i Bóg. I tam wszędzie mają być ci ludzie i Bóg. W tej łodzi mają być, na tej łące mają być, wszędzie oni. Oni się mieli go trzymać jak kondyśla. Uciekł na górę? Waruj przy. Nie odzywa się do ciebie Bóg? Nie rób żadnych ruchów. Nie wiesz, gdzie masz się ruszyć? Siadaj na tyłku i siedź. Weźcie smoka, żeby go obejrzeć. Brusli leje wszystkich, leje mączakiem, tylko tam człowieku wszystko krew tryska. W pewnym momencie rzucają go w takie miejsce, jakieś szyby opadły wokół niego. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Mistrz zobaczył, nie ma co zobaczyć, usiadł i odpoczął. A po co się będzie tutaj? Co, będzie na szyby skakał? Boży człowiek, jak widzi, że w jego życiu jest sytuacja, w której nie ma jasnych dyrektyw, to siada i odpoczywa. A nie rozdrażnienie. Co się stało? Co się stało? Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg? Uspokój się. Się nie martw o Boga. To w ogóle on się nie skupi. On jak w ogóle wiesz, on w ogóle w razie czego, rozumiesz, to po wodzie przyjdzie. Dla niego nie ma problemu. Ach, tak daleko już się zagalopowałem w patologię, gdzie ja siedzę, kurczę, takie błędy popełniłem, jak ja stąd wyjdę. Uspokój się, usiądź w tej łódce. To jest Panie Jezu. Narozpieprzałem znowu. Zaniedbałem relację znowu. Wracam do relacji. I co się dzieje? Tup, 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 tup. On przyjdzie do centrum zawieruchy.
Jeśli w centrum zawieruchy będziesz go szukał, on do centrum zawieruchy przyjdzie. On nie zatrzyma tej zawieruchy. Wielu chrześcijan krzyczy z centrum zawieruchy i mówi: zatrzymaj, zatrzymaj! Ale on nie zatrzyma zawieruchy wielokrotnie. Tylko on, kiedy ty zawołasz, nie zatrzymaj, tak? Tylko przyjdź do mnie, bo narozpieprzałem, tak? To on przyjdzie. I kiedy on przyjdzie, to zawierucha ustaje. Jesteśmy od niego uzależnieni. Taka to dobra nowina. To w ogóle trzeba bardzo dobrze, dogłębnie zrozumieć, że nasza wolność w Chrystusie to stuprocentowa zależność od Chrystusa. Zależeć. Ludzie, jak się mówi o zależności, gdzieś w ogóle w kościele mówię, to tam jest zależność. Nie. Ja tylko od Chrystusa zależę. Na pewno nie zależy od Chrystusa, jak nie chcesz zależeć, tak? Od drugiego człowieka, który do ciebie mówi w imieniu Chrystusa. Na 1000000% ty nie zależy od Chrystusa w swojej głowie. Absolutnie. W twoim duchu jesteś Chrystusem, ale w twojej głowie nie. W twojej głowie sam wyruszyłeś gdzieś. Bo już masz problem, wiesz, nie? Bo ta zależność, ona będzie mocno przez tego Boga wskazywana, bo on tylko w jeden sposób rozumuje, w sposób zależności. I to jest miłosna zależność. To jest głęboko miłosna zależność. Tak? Zależę od niego, bo on mnie, tak, uzdrowił. On mnie zbawił, postawił mnie na nogi. Od niego zależę, tak? To tą zależnością go czczę. To tą zależnością go wywyższam. Nie wywyższam go, mówiąc wywyższam cię. Wiesz, tak mówimy, bo inaczej nie umiemy z wami powiedzieć. Poniżam cię. Możemy innych słów używać. No. Ale tak jesteśmy, żyjemy w tej kulturze i tak mówimy. Tak? Ale to nie ma znaczenia, co ty mówisz w tym wypadku. Ważne jest, czy ty jesteś zależny. Oni przez swoją niezależność by się potopili. Tu jest napisane, chętnie więc zabrali go do łodzi, czyli oni chcieli tego, tak? To jest bardzo ważne, że oni chcą tego. Oni chcą. A on po prostu idzie. No, on idzie. Mój niegdyś przyjaciel, potem wtedy zacząłem budować w ten sposób królestwo, które buduję teraz, przestał się dobrze odzywać. Nazywa się już do mnie wiele lat. Ale uważam, że był moim przyjacielem. Mieliśmy bardzo bliskie relacje. Miał sen kiedyś. Miał sen lata temu, nie wiem, 15 lat temu. Miał sen i w tym śnie była piękna zielona trawa, rzeka i on tam przyszedł z Jezusem. Jezus z nim usiadł, na tej trawie rozmawiali. Po czym Jezus wstał i zaczął powoli odchodzić. On zaczął wołać: Panie Jezu, gdzie idziesz? Zostań tu. Zostań ze mną. A on się odwrócił i powiedział: ale wiesz, ja idę. Idziesz ze mną? A on mówi: ale to jest pięknie. Nigdy nie byłem w tak pięknym miejscu. Przecież to ty stworzyłeś to tutaj dla mnie. No stworzyłem, ale czy idziesz ze mną? Skoro to stworzyłem, to czemu myślisz, że nie stwarzam innych rzeczy? Piękniejszych, lepszych, większych. Chodź za mną. I w ogóle to, że mój przyjaciel siedział w tym śnie na tej łące, tak bardzo roztkliwiony nad tym, Jezusa wcale nie ruszało, oddawał się coraz bardziej. Nie znam dalszej historii, co tam było, ale to było dla mnie bardzo mocne, co mi wtedy powiedziałem. Przyjdziesz za mną. Nauczmy się czegoś z tego, o czym dziś mówiliśmy.